No i zaczynamy. Mam nadzieję, że mi ten tu na betonie nie spadnie trójnóg. Tam jest wbity w ziemię, a tutaj nie. A nie chcę trawy zniszczyć i tam palić ognisko. Linek tu jest dodany cały, jeszcze bez cyfra. Dusi się, dusi, woda wyparuje, brązowieje i będzie zaczyna sos, będzie brązowy. Wow. Dosłownie 10-15 sekund, nie więcej. Później dam pomidora, żeby sok puścił. Na chwilę, żeby go tylko kolor daj smak. Mieszać to teraz i zalać wodą. Mam gorącą wodę i zaraz ją dodam, aprykę słodką. I tak straci kolor przy gotowaniu, a później na sam koniec się posypie. Po prostu chcę ją podrasować trochę. Gorącą wodę już mam przyszykowaną. Gorąco, bo zimno, cały proces by się zaczął od nowa gotowania. Coś pięknego. Jezu, te ręce mi nie wytrzymują, a nie daję rady sobie z kamerą i z jedną ręką gotować. Uwaga. Gorąca woda. I teraz na małym ogniu, po prostu tylko podlać tyle, ile mięso potrzebuje, żeby go przykryć. I koło, nie wiem, sprawdzać trzeba, kiedy będzie mięsko miękkie, no 45 minut pewnie, do godziny. Tak jak nic, no mam nadzieję, że szybko dojdzie. Także zmniejszam ogień i tyle. Przepięknie. Kociołek można już nakryć i zmniejszamy ogień. Za duży ogień jest, ale tego nie damy rady kontrolować, jeżeli nie mogę podnieść na łańcuchu. I tak zrobię, a resztę przykrywka i odpoczywamy. Przez całą noc. No nie będę sypał teraz i ryzykował jedną ręką. Dosypuję właśnie teraz. Gotowałem może 5 minut. Wody jak dodałem i teraz fasolę i razem się z tym mięsem musi dojść. Właśnie sprawdziłem i zasmakowałem, że brakuje soli. Ziemniaczki zaraz dorzucę i trochę soli. Troszeczkę, mniej więcej na oko, nie przesolić. I ziemniaczki i resztę przyprawiamy. Wszystko resztę. Resztę przyprawić, 10 minut, wyłączyć, same dojdą. Mięsko, że jest miękkie. Że mi tylko kurwa ten kociołek nie spadł z tego trójnogu. Noga. Piękny kolor. Fantastyko.
No, grubo wygląda. No voilà, ale jak pachnie tutaj. Ale kocioł.